Miło mi powitać Państwa na koncercie karnawałowym Słynne tanga i walce. Przed nami karnawałowe szaleństwo w estetycznym, klasycznym wydaniu z najpopularniejszymi światowymi formami tanecznymi w symfonicznej aranżacji, bowiem większość utworów, które Państwo za chwilę usłyszycie, to autorskie opracowania samego dyrygenta Franciszka Wyzgi. Nim je usłyszymy, przypomnijmy, iż historia najmłodszej inicjatywy orkiestry, a mówimy tutaj o karnawałowym koncercie, rozpoczyna się jeszcze w roku 2016, gdy koncert, przewidziany jako lżejszy, artystyczny suplement prezentacji noworocznych, podbił serca melomanów, przebojem wdzierając się do terminarza sezonu naszej orkiestry. Na nasz dzisiejszy koncert karnawałowy, jak już wspomniałem na początku naszego spotkania, składają się najpopularniejsze światowe formy taneczne, czyli tanga i walce, w roli głównej, oczywiście, w symfonicznym wydaniu. Czy wiedzą Państwo, że walc był przez wiele lat królem tańców salonowych, przedmiotem marzeń panien na wydaniu, źródłem upojenia starszego pokolenia? Ubóstwiany przez wszystkie warstwy społeczne, jak żaden inny taniec, walc był też tematem zaciekłych sporów i sprzecznych sądów moralistów i historyków różnych czasów. Czcigodny, spokojny, dystyngowany, zachwycali się jedni. Ordynarny i głupi, oburzali się drudzy. Wymysł diabła, gorszyli się jeszcze inni. I taka mała ciekawostka dla Państwa. Kiedy po raz pierwszy zatańczono walc na dworze berlińskim, odważyły się na to późniejsza królowa Luiza i jej siostry, zgorszona królowa odwróciła oczy z ostentacją i zakazała swoim córkom brania udziału w tańcu. Stary król, chociaż zachwycony walcem, nie miał niestety nic do powiedzenia. Na dworze wiedeńskim zgorszone damy dworu opuściły salę na widok walca, w którym to mężczyźni na oczach wszystkich, o zgrozo, odważyli się objąć ramieniem kobietę. Thank you.
Karnawał to także tanga. A czym jest samo tango? To rodzaj muzyki i taniec zapoczątkowany w drugiej połowie XIX wieku w Argentynie i Urugwaju. Gauchos po pracy szukali wytchnienia, między innymi w tangu. Tańczono na bruku czy tamtejszych ulicach, a miejsce, gdzie tańczono tango, nazywano milongas. I ta nazwa używana jest aż do dnia dzisiejszego. Jeden z najwybitniejszych poetów tanga, Enrique Santos Discepolo, nazywał je smutną myślą, którą się po prostu tańczy. Tango było jedną z pierwszych po walcu i polce formuł, w której mężczyzna i kobieta w tańcu się obejmowali. Jednak najważniejszą innowacją tanga był fakt, że do tej samej muzyki można było wykonywać różne figury. Miłośnicy tanga zatańczą w każdym miejscu na świecie, z każdą partnerką, do czego i ja namawiam Państwa, którzy nas oglądacie. Przed nami tango instrumentalne i tango śpiewane, które w atmosferze karnawałowej zaśpiewa je również bardzo emocjonująco Marcin Pokusa.
piąta 15 odczyt rolniczy, 6:30 płyty, 7:05 słuchowisko dla dzieci. 8:04 jakaś płyta, 8:09 ktoś coś czyta, to nieważne, najważniejsza dziś jest ona. 1:03, 7:05 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Pomówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto, powie jej bukiet i klucz. Potem wino, cukiernia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, 1:00, 14:30, do 9:00 jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponakręcać te zegary, by 9:00 była już. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto, powie jej bukiet i klucz. Potem wino, cukiernia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. A skąd się wzięło słowo karnawał? Jego znaczenie tłumaczono na wiele sposobów. Uważano, że pochodzi od carne avaler, połykać mięso, albo od carne lavamen, z mięsa się oczyszczać, lub też od carne vale, mięso żegnaj. Znaleziono też polskie pochodzenie słowa, mianowicie od nawału kar, które przyniesie post. Jakiekolwiek jest pochodzenie słowa karnawał, początki samej tradycji świętowania wywodzą się ze starożytnej Grecji. Tam wcześniej wiosną obchodzono antesterię, czyli trzydniowe święto budzącej się do życia przyrody, ale i umarłych. My również wraz z Mielecką Orkiestrą Symfoniczną czekamy na pierwsze wiosenne promienie słońca, które pozwolą, być może i taką mamy nadzieję, spotkać się z Państwem twarzą w twarz i z muzyką wielkich mistrzów tu na corocznym koncercie wiosennym w sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. Ale póki co na zakończenie pozostańmy jeszcze w klimacie karnawałowym, a to za sprawą Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej, którą dyryguje Franciszek Wyzga.